Kongres, który odnosi się problematyki sportu i marketingu sportowego, wydaje mi się, że jest dzisiaj bardzo ważny w kontekście wyzwań demograficznych Polski. Gospodarka to ludzie, ale z drugiej strony bardzo ważną rzeczą jest kapitał ludzki rozumiany jako jego poziom edukacji, jego zdrowie. Natomiast aktywność sportowa, aktywność ruchowa bardzo mocno wkomponowuje się w jakość przyszłej kadry, która będzie kierowała Polską, która będzie pracowała w Polsce. A zatem wydaje mi się, że to państwo jest jednym z większych, jeżeli nie największym beneficjentem w dużej aktywności ruchowej, a także dobrego zdrowia właśnie ludzi. Z tego punktu widzenia oceniam, że istotna jest również rola państwa jako aktywnego uczestnika w obszarze działalności sportowej, rekreacyjnej i zdrowotnej. A chodzi tutaj w szczególności o obszary nie leczenia, tylko zapobiegania, a także promowania zdrowego stylu życia związanego z ruchem, stylu życia związanego z jakąś większą aktywnością. I wydaje mi się, że istotnym elementem jest rozdzielenie tutaj tego zaangażowania państwa na dwóch poziomach. Na poziomie centralnym, czyli pewnych rozwiązań o charakterze fiskalnym, być może można byłoby tutaj do tego wykorzystać przykładowo zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, które można byłoby bardziej zaktywizować do działalności sportowej, ruchowej, rekreacyjnej, takiej aktywnościowej pracowników, jak również na poziomie lokalnym, samorządowym. Otóż każda społeczność lokalna ma trochę inne problemy, trochę inne wyzwania. A zatem pewne rozwiązania lokalne powinny i muszą być skrojone na miarę. Jeżeli mają być skrojone na miarę, to znaczy, że ta wspólnota lokalna powinna w ramach swoich działań i inwestycji dobrze diagnozować bieżące, ale i przyszłe zapotrzebowania takiej wspólnoty lokalnej, no i tym samym również sprzyjać aktywności ruchowej, sportowej, zarówno żeby było to, żeby mieć zdrową społeczność lokalną, ale też jest jeszcze jedna rzecz. Sport i spędzanie czasu wolnego coraz częściej jest istotnym elementem standardu życia. I wydaje mi się, że jeżeli chce się zachęcić do życia na terenie jakiejś gminy, jakiegoś powiatu, to trzeba mieć również ludziom coś do zaoferowania. Nie tylko w obszarze kultury, chociaż jest to też bardzo ważne, ale również w obszarze takiego aktywnego, czynnego spędzania czasu. Kongres marketingu sportowego wydaje mi się, że jest jedną z takich form, gdzie eksperci, specjaliści mają możliwość, mają okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami, poglądami, jak te problemy rozwiązywać oraz jak inspirować zarówno te władze na poziomie lokalnym, samorządowym, jak i te władze centralne do poszukiwania możliwie najlepszych rozwiązań.